Specjalne życzenia dla żołnierzy z okazji ich święta złożył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak. Polskie zwycięstwo w zbrojnym starciu 1920 roku, nazwane później Cudem nad Wisłą, wpłynęło na losy nie tylko naszej ojczyzny, lecz także całej Europy i świata. Być może polscy żołnierze, pokonując bolszewików na przedpolach Warszawy, nie wiedzieli, że zdecydują o niepodległości Rzeczpospolitej, ale z pewnością ten cel przyświecał ich heroicznej walce. To ją wspominamy co roku 15 sierpnia podczas Święta Wojska Polskiego i to ona była inspiracją do działania dla kolejnych pokoleń. W dniu Święta Wojska Polskiego dziękuję żołnierzom służącym we wszystkich rodzajach sił zbrojnych za profesjonalną, pełną trudu i poświęcenia służbę, a także rodzinom i bliskim, których wsparcie trudno przecenić. Dziękuję zarówno tym, którzy pełnią obowiązki w kraju, jak i tym służącym poza jego granicami. Swoje myśli kieruję również do weteranów. Bez wątpienia swoją postawą zasługują na ogromny szacunek, wsparcie i społeczną uwagę.